Miewasz kilka dni po tym, jak Eurowizja się już zakończyła? Nie, no bardzo dobrze, jeszcze w to nie wierzę tak na razie. No ale jest super. Powiedz mi, jak to jest, bo mój 8-letni syn wczoraj pod prysznicem śpiewał Superhero. Jak to jest, że można wykreować taki hit, który śpiewają dzieciaki we wszystkich szkołach w Polsce, tańczą do tego i chcą go śpiewać, chcą go poznawać? Ja się nie spodziewałam, że wszystkim się to spodoba. Bardzo się z tego powodu cieszę. No i cieszę się z tego, że mam swoich fanów, którzy są naprawdę super i Co wszystkich po prostu serdecznie oznacza, pozdrawiam. A ile trzeba włożyć serca, tego serca zaangażowania z twojej strony? I jaki to jest poziom pracy, którą trzeba wykonać, żeby tego typu utwór powstał? Generalnie jakby stworzyli utwór Patryku Morlanberry i Dominik Buczkowski, oni właśnie przy tym pracowali. Ale myślę, że ta piosenka jest naprawdę super, mi się generalnie bardzo podoba. Od I samego pierwszy początku ci raz, się tak, podobała, od tak? pierwszego jakby pierwszy raz usłyszałam tę piosenkę, bardzo mi się spodobała. I właśnie taki chciałam utwór, który ma taki super przekaz. No i co, udało się, właśnie zrobili taki utwór. Po prostu, no czytali mi chyba w myślach. Eurowizja, kilka dni już minęło od twojej wygranej. Twoje życie się zmieniło? Tak, stałam się bardziej rozpoznawalna, mam więcej fanów, więcej obserwatorów na Instagramie. To jest ważne dla młodej artystki? Znaczy, dla mnie obserwatorzy nie są ważni. Dla mnie są ważni moi fani, wszyscy, którzy mnie wspierają. Ale właśnie mam nowych fanów, które to jest naprawdę super. Wciąż do mnie wypisują, że jestem super, że gratulują mi. I to jest naprawdę miłe, kiedy się ma swoich fanów, którzy są tacy fajni i tak po prostu tacy super. A jak poradzić sobie z tą popularnością, która troszkę tak na ciebie jednak spadła, prawda? Tak, znaczy ja się bardzo cieszę z tego powodu, bardzo lubię, jak się bardzo dużo dzieje wokół mnie. To jest super, po prostu kocham to robić i tym więcej jest tych rzeczy do robienia, no tym jest chyba lepiej. No dobrze, to pytanie pewnie od wszystkich twoich fanów. Gdzie będzie można cię zobaczyć? Za niedługo na Sylwestrze w Zakopanem. Wszystkich zapraszam do oglądania, jeżeli będziecie mogli, to tam będziecie ze mną. Jakie ty masz marzenia? Masz 12 lat, osiągnięcia takie jak niejeden dorosły. O czym marzy taka 12-letnia dziewczyna? O nowych singlach, nowych jakby sukcesów, nowe marzenia. Jak na razie właśnie są te Sylwestra w Zakopanem, które mam zaszczyt tam wystąpić. Tam wielu jakby sławnych gwiazd występowało, a już w takim wieku mogę tam wystąpić, więc naprawdę czad, bardzo się cieszę. No i tak, spełniło się moje marzenie właśnie z tym Sylwestrem. Jeżeli chodzi o to przyjęcie, jak przyjęli cię koledzy w szkole? Ty w ogóle chodzisz do szkoły? Bo to jest pewnie też pytanie rodziców, może niekoniecznie tych nastoletnich fanów. Chodzę, jeżeli mam właśnie możliwość, bo teraz jestem w Warszawie, a generalnie jestem z Krakowa i właśnie ta szkoła jest w Krakowie, ale mam książki ze sobą i cały czas je uzupełniam, więc jestem na bieżąco, mam sobie Znajdujesz na to przyjaciół. czas, tak? Tak, znajduję na to czas, mam wszystko rozplanowane, że mam tak naprawdę na swoje potrzeby, na szkołę, na muzykę miała czas, więc jak na razie jest super. Mam przyjaciół, którzy też mi wysyłają materiały na bieżąco, więc jak na razie bardzo sobie dobrze radzę. Nie zazdroszczą ci troszkę? Nie, ja mam takich super przyjaciół, że oni bardziej mnie wspierają w tym wszystkim, też mam taką super szkołę. I moim zdaniem to jest naprawdę fajne, bo fajnie się po prostu wraca do takiej szkoły, która wspiera. A skąd pasja muzyczna? Generalnie moja cała rodzina jest bardzo muzykalna, więc zawsze ta muzyka była w domu i do tej pory jest. No i tak po prostu myślę, że ta muzyka po prostu płynęła w genach i w żyłach, więc to tak automatycznie Ale myślę. gracie razem, śpiewacie, Tak, muzykujecie tak, sobie tak. też? Generalnie siostra właśnie komponuje ze mną piosenki, już mamy kilka właśnie tam piosenek zrobionych, może kiedyś właśnie je wydam. Rodzice śpiewają, mamy nawet taki folklorystyczny zespół, taki rodzinny, więc no wszyscy tam coś robią właśnie z tą muzyką. I twoja przyszłość w 100% skupiona na muzyce, jak teraz o niej myślisz? Tak, cały czas myślę o muzyce, nie jest jakby gdzie nie idę, muszę śpiewać, jakby to nie jest tak, że ktoś mnie do tego zmusza, po prostu ja kocham to robić i dla mnie muzyka jest najważniejsza w życiu po prostu. Co byś poradziła takim młodym dziewczynom, być może młodszym, tak, które chciałyby, tak jak Vicky Gabor, tak, wygrać Eurowizję Junior? Co mają robić, jak mają pracować, czemu się poświęcić? Znaczy, bo myślę, że marzenia są najważniejsze i trzeba je spełnić po prostu, dopóki można. I po prostu no, być sobą, po prostu spełniać swoje marzenia i dążyć do celu.
A twój cel w tym momencie? Bo mówisz, że marzenie spełniłaś Eurowizją Junior. Z drugiej strony w tak młodym wieku, jak już spełniłaś te marzenia, pewnie są kolejne. Jest Sylwester w Zakopanem? Tak, Sylwester w Zakopanem. Mam nadzieję, że wydam za niedługo już płytę, album, nowe piosenki, nowe sukcesy, nowe wydarzenia. No zobaczymy, co się będzie działo. Na razie się bardzo dużo dzieje, z tego powodu bardzo się cieszę. Zobaczymy, co mnie czeka. Czego Vicky Gabor słucha sama? Na kim się wzoruje, co lubi albo kogo podziwia? Bardzo lubię Ariana Grande, która jest moją idolką. I moim zdaniem ona jest super. Nie poznałam ją jeszcze, ale bardzo bym chciała ją poznać. To jest super po prostu. A jeżeli chodzi o polski rynek muzyczny? Dostrzegasz tutaj kogoś, kogo warto, na kogo warto zwrócić uwagę? Super. Na przykład Lambery, Patryk Kumur, Dominik Pyczkowski, Tomsoni Baron, Blue Cafe, Cleo, Dawid Kwiatkowski. Wszyscy w Polsce mają takie talenty, że nie da się po prostu wybrać jednego artystę, bo wszyscy są bardzo zdolni. W tej Polsce jest bardzo dużo tych artystów. A jeszcze jedno pytanie mam na koniec, bo wiemy, że i po angielsku, i po niemiecku, i po polsku. W jakim języku ci się najłatwiej śpiewa albo najbardziej lubisz śpiewać? Znaczy powiem tak, że po niemiecku jeszcze nie rozmawiam, więc na razie się uczę tego niemieckiego, ale generalnie mówię po polsku i po angielsku i po romsku, tak. Wszystko mierzę na raz. I chodzi o śpiewanie? Chodzi o śpiewanie, to... Pytam tak, który język najłatwiej albo najbardziej pełni oddaje emocje? Myślę, że angielski, ale polski też jest bardzo ładny i jakby polski język ma to coś, jakby to jest bardzo ładne. Niektóre nawet polskie piosenki są ładniejsze od angielskich po prostu.